Szanowni Państwo, jestem nad rzeką Ślęzą we Wrocławiu, koło Lasku Opatowskiego. Może część z Państwa zna to miejsce. Również możecie troszeczkę kojarzyć ten lasek z moich filmików niektórych. No ale nie zawsze, że tak powiem, komunikowałem, że jestem. I nie zawsze mówię, że jestem akurat w tym miejscu, także może być to nieczytelne niekiedy. No a dzisiaj postanowiłem zrobić sobie taką małą wycieczkę rowerową do lasu i zobaczyć, co się tu zmienia. Mamy połowę czerwca. Proszę Państwa, tutaj złamany dąb, ale rośnie. Uszczuplony kilka lat temu, w czasie wichury złamało się taki potężny konar, no ale jakoś sobie rośnie. No, proszę Państwa, lasek opolowski to jest las liściasty. Dominuje tutaj dąb bezszypułkowy, mamy graby, mamy trochę lip, bzy czarne, głogi, dużo czeremchy, trochę derenia. To tak w skrócie, proszę Państwa. I co widzimy? Dużo cienia. Jest to dość cieniste miejsce. Proszę Państwa, w runie leśnym tych gatunków jest niewiele. I trzeba się przyglądać. Tutaj wczesną wiosną można wypatrzeć więcej kwiatów. Teraz kwiatów niewiele. Musielibyśmy wejść tam między drzewa, może byśmy coś znaleźli. Lasek Opolowski jest w zasadzie dosyć blisko centrum, ale nie jest taki mocno uczęszczany przez ludzi, przez spacerowiczów. Tak jak na przykład Park Grabieszyński. Nieodległy. No, tutaj mamy polanę ze starymi bukami i grabami. Tutaj był na środku kiedyś taki stary dąb, no ale już po nim śladu nie ma, proszę Państwa. Lasek Opolowski to jest fajne miejsce, można tutaj się pouczyć rozpoznawania takich podstawowych gatunków roślin. Można poznać ekosystem leśny. Nie trzeba nigdzie daleko jechać. Jeżeli ktoś jest z Wrocławia, szczególnie tutaj z południowo-zachodniej części miasta, no to warto się wybrać i poobserwować przyrodę.